Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku Legend Polskiej Kulturystyki. Dzisiaj mam niewątpliwą przyjemność gościć jednego z największych polskich kulturystów, pana Wiesława Czerskiego. Witam panie Wiesławie. Bardzo mi miło. Panie Wiesławie, jakby pan mógł powiedzieć, jak się zaczęła pana przygoda z kulturystyką? Czy od początku była to kulturystyka, trójbój siłowy, czy może jakieś zupełnie inne sporty? Zanim rozpocznę, to bardzo mi miło, że wszedłem w poczet legend polskiej kulturystyki. Moja przygoda z kulturystyką rozpoczęła się dokładnie w roku 1964. Tak, mniej więcej tak to było. Może troszeczkę wcześniej, może troszeczkę później, ale mniej więcej tak to się zaczęło. Rozpoczęło się to wtedy, kiedy byłem uczniem pierwszej klasy w technikum budowlanym na ulicy Strykowskiej. Tam nauczycielem WF-u był pan Jerzy Baranowski. Znane nazwisko, jeden z wielkich trenerów, działaczy i kulturystów tamtych lat. W szkole mieliśmy salę gimnastyczną, do której on ściągnął 3 sztangi olimpijskie, 2 sztangielki takich potężnych rozmiarów. Pamiętam to jak dziś, nic więcej sprzętu nie było i tam próbowaliśmy sobie po zajęciach lekcyjnych coś robić. No, był to bardzo prymitywny sposób. Ćwiczyliśmy na ławeczkach gimnastycznych, na drabinkach, wymyślaliśmy sobie ćwiczenia takie jak tylko się dało tam wykonać i tym sprzętem, który był. Następnie pan Baranowski zauważył, że mam jakieś tam predyspozycje, bo ja zanim rozpocząłem treningi kulturystyczne, trenowałem gimnastykę przyrządową i w tym czasie już byłem takim małym, ale proporcjonalnym uczniem. Proporcjonalnym, to znaczy w miarę sprawnym, bo już robiłem pierwszą klasę w gimnastyce, czyli to było nieźle. Sprawny, mięśnie były ładnie zarysowane i sylwetka proporcjonalna. Więc pan Baranowski doszedł do wniosku, że słuchaj, nie będziesz mi się tutaj marnował. No i dał mi proste skierowanie. Jedyny klub w Łodzi, który był, to był klub z Połem Łódź wtedy. I tam była sekcja kulturystyki. Prowadził ją Józef Stelmasiak, znane też nazwisko, do dzisiaj działający w Polskim Związku Kulturystyki. Pod opiekę wziął mnie pan magister Sagalara, który był trenerem oszczepników. Z uwagi na to, że on miał jakiekolwiek pojęcie o treningu siłowym, no to próbował tam coś z nas zrobić, no ale to była taka praca. Więcej żeśmy rozgrzewali się i biegali jak lekkoatleci niż trenowali. Każdy chciał trochę dopakować, żeby te mięśnie rosły, a tutaj jakieś tam cuda klocki, bo wiadomo, że pan Sagalara chciał sobie przygotować chłopaków, którzy tam mieli odpowiednie warunki do dyscypliny, którą on preferował. Niemniej myśmy się tam urywali na tą siłownię i próbowaliśmy różnych historie z tymi ciężarkami wykonywać. Bardzo szybko tam wszedłem w ten klimat, uzyskałem mir pośród kolegów, zostałem zaakceptowany. Bardzo fajnie te treningi wyglądały. Sprzęt był archaiczny, to znaczy kulolaski, jakieś kozły, konie. No, jakbyście popatrzyli, to było wow, 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 śmiechu warte. Z uwagi na to, że nie mogłem zbyt często w tym sporem trenować, tylko 3 razy w tygodniu, bo wtedy tak akurat ta sekcja mogła działać, bo było bardzo dużo sekcji innego rodzaju, które korzystały z tej siłowni, więc myśmy się tam wciskali, no to jeszcze urządziłem sobie siłownię w domu. Jak to wyglądało, to dzisiaj młodzi ludzie, jakby to zobaczyli, to prawdopodobnie nie uwierzyliby. To tak jakbyśmy Flintstone'ów oglądali. My mieliśmy ciężarki zrobione z betonu, w puszkach, po konserwach, odwagi, w zależności od wagi tam się zatapiało w tym betonie, śrubki, nie śrubki, wszystko co było, żeby tylko coś ciężkiego. Sztangi robiliśmy sobie w taki sam sposób, odlewaliśmy normalnie z betonu. W domu miałem siłownię. Do mnie przychodzili ci nawet, którzy trenowali wspołem, ci koledzy i rówieśnicy i tak dalej, żeby no, więcej razy móc trenować. Miałem bardzo fajnego ojca, który na początku był sceptyczny, patrzył na to troszeczkę, no robisz to robisz, ale zauważył, że jest to moją ogromną pasją, więc
zaczął mi robić sprzęt w sprawie jego zdarzenia. Wtedy miałem ławeczkę, gdy doszło do tego, że zrobił mi odpowiednią sztangę. Razem z kolegą chodziliśmy po warsztatach ślusarskich i tam się wyciągało co można, bo jakieś tryby, nie tryby, zostało to przerobione i w końcu no, nieźle wyposażyłem swój taki pokój, smutny prawie, że komórka, no ale wyposażyłem go w miarę przyzwoicie. Trenowało mnie pół sekcji dosłownie w domu. Rodzice moi mieli urwanie głowy, bo jak rozpoczynały się trening od godziny tam 16 czy 17, trwała aż do 22, więc zakłócaliśmy ciszę nocną wszystkim domownikom. Niemniej postępy były ogromne. Inspiracją do tego wszystkiego było to, że kupowaliśmy taki dwutygodnik już w tym czasie. Na początku to był miesięcznik, a później był dwutygodnik Sport dla Wszystkich. No i tam były zdjęcia tych absolutnych mistrzów, Amerykanów i tak dalej. To było zza żelaznej kurtyny dla nas, to była wow, ogromna sprawa patrzeć na nich. Jakieś tam przykładowe treningi, próbowaliśmy naśladować tych ludzi. I wtedy we mnie zakwitła taka myśl, przecież to też są ludzie, czy ja nie mogę być dobry? Przecież to są ludzie, to nie są jakieś tam bogowie nadzwyczajni i tak dalej. Ludzie, którzy jakąś pracą doszli do tego, taki Steve Reeves, Rec Park, Frank Zane i tak dalej, Larry Scott. Mówię, spróbuję, powalczę, zobaczymy, mam predyspozycję, będzie dobrze. No i przypadek zrządził, że mając 18 lat, odbywały się eliminacje do Mistrzostw Polski. Łódź dostała wtedy prawo wystawienia dwóch zawodników z tych eliminacji okręgowych na Mistrzostwa Polski. Wywalczyłem tam miejsce w taki sposób, że jeden z moich kolegów, który miał startować w Mistrzostwach Polski już awansem, dostał powołanie do wojska. Więc przyszedł do mnie pan Stelmasiak i mówi, słuchaj, wystartujesz w Mistrzostwach Polski, no widzisz sam, Zenek pojechał do wojska, nie ma kto, pojedziesz, który będziesz, to nieważne. Ja mówię, nie ma takiej opcji, wystartowałem w Mistrzostwach Okręgu i na Mistrzostwach Okręgu zniszczyłem wszystkich. Dosłownie, wygrałem to w cuglach. Uzyskałem bezpośredni awans na Mistrzostwa Polski, ale ja jestem człowiekiem bardzo ambitnym. Jeżeli mówię, jeżeli mam coś zrobić, to będę chciał to zrobić w sposób bardzo dobry. Wiedziałem, że w Łodzi trenuje ktoś taki jak Antoni Kołecki. Niewielu ludziom to mówi, ale jest to absolutna legenda polskiej kulturystyki. To jest facet, który był wielokrotnym mistrzem i wicemistrzem Polski. Odnalazłem Antka Kołeckiego. To był facet, to 16 lat ode mnie starszy. Poszedłem do niego i mówię, panie Antoni, chciałbym, żeby pan spojrzał na mnie, czy ja się nadaję, czy mam po co jechać na te Mistrzostwa Polski, bo nie lubię być statystą. A on tak popatrzył, mówi, słuchaj, przyjdź, będziemy razem trenowali. Trenowaliśmy w takiej hali ŁKS-u na Zakątnej, która już w tej chwili nie istnieje, bo to się rozsypuje, rozpada. Sprzęt dla ciężarowców typowo, ale my potrafiliśmy to zorganizować tak, plus mój sprzęt, który ja tam dowiozłem, zorganizowaliśmy takie miejsce do treningu, że można było trenować. Umawiałem się z tym Antkiem Kołeckim codziennie, codziennie odbywaliśmy trening. Zostało mi do Mistrzostw Polski gdzieś około półtora miesiąca. On mówi, postaramy się zrobić wszystko, co jest w tego. I jak ja trenowałem, to on równocześnie trenował ze mną. Chyba po dwóch czy trzech tygodniach mówi, wiesz co, masz pojęcie o tym, nie jest źle, ale spójrz na mnie, czy ja mógłbym wystartować w Mistrzostwach Polski, jak uważasz, jak ja wyglądam. Mój Boże, spojrzałem na tego faceta i mówię, o czym on mówi? No, dla mnie to on był prawie Pan Bóg, a ja taki drobniaczek. Spojrzałem, mówię, panie Antku, pan chyba żartuje, no przecież jak pan nie wystartuje, no to ja? On mówi, no dobra, to jak mnie przekonałeś, to razem startuję. No i oczywiście obydwaj się przygotowaliśmy do tych Mistrzostw Polski, które się miały odbyć w Sopocie. To był 67 rok. Pamiętam, jak dziś Antek Kołecki razem ze mną na moim motocyklu, który od ojca pożyczyłem, marki Junak, pojechaliśmy do Sopotu. Fantastyczną dietę przeprowadziliśmy przed zawodami, nauczyliśmy się wszystkiego, pozowania, muzyka dobrana, wszystko tak jak trzeba. No i nasza dieta wyglądała w następujący sposób. Przed startem chodziliśmy do takiego baru na Monciaku i pół kilo tatara, sok pomidorowy i pół bułki. I tak trzy razy dziennie. I to była dieta, prawidłowa dieta. Wystartowaliśmy w tych Mistrzostwach Polski. Pierwszego dnia były konkurencje
siłowe, bo wtedy nie było tak jak w tej chwili, tylko konkurencja estetyczna, tylko trzeba było wykonać wyciskanie sztangi w leżeniu, trzeba było, było konkurencja podciąganie na drążku i była konkurencja, to dla juniorów, dla seniorów był przysiad i była taka konkurencja gimnastyka, jakiś tam krótki układ gimnastyczny, który też dawał punkt. I po pierwszym dniu, po tych siłowych i po tym, okazało się, że jestem w finale, czyli nawet prowadzę w tym finale. Startowałem wtedy z ogromnymi legendami polskiej kulturystyki, takimi jak bracia Krydzyńscy, Niedziałkowski, Wnęk, Polis i tak dalej. No to dla mnie to byli bogowie, a obok nich stałem w tym rządku, to mi się nogi gięły w lewo i w prawo z tremy i ze strachu. Na drugi dzień były już finały, czyli te pokazy. I okazało się, że w tej konkurencji, no tak jak mi powiedzieli, mam niesamowity talent. To znaczy, te moje układy były eleganckie, wykonane płynnie, nie było to takiego napinania się trzęsącego, nic, tylko był to rzeczywiście układ i niezła choreografia, oczywiście dzięki Antkowi Kołeckiemu. No i wyobraźcie sobie, że z tych mistrzostw Polski wróciliśmy do Łodzi, jako dwaj mistrzowie Polski. Ja mistrzem Polski juniorów, a on mistrzem Polski seniorów. Po raz pierwszy zdobył mistrzostwo Polski, przedtem był trzykrotnie mistrzem Polski. Wracamy do Łodzi, wjeżdżamy na podwórko, bo mieszkałem na ulicy Pruchnika pod 10, wjeżdżamy na podwórko tym motocyklem, zsiadamy, Antek na głos mówi, no i co, zgadnijcie kogo wam przywiozłem, to jest mistrz Polski. Oczywiście latem to było, no bo te zawody odbywały się na przełomie lipca i sierpnia, więc wszyscy tam ludzie siedzieli na stołkach, na tym, tak kiedyś Łódź inaczej żyła. Sąsiedzi grali w karty, w warcaby, jak się dowiedzieli, to wszyscy stanęli dosłownie z oczami takimi. No i dzięki temu wyrobił mi się ogromny taki autorytet wśród i sąsiadów. Na ulicy to byłem absolutnie takim, że każdy chciał, żebym z nim przeszedł się chociaż kawałek, każdy chciał się ze mną przywitać, każdy chciał mi we wszystkim, jak ktoś krzywo na ciebie spojrzy, to tylko powiedz, bo tu masz, wiesz, absolutny mir. I faktem tak było i na ulicy, i w mieście. Ludzie nas rozpoznawali, bo ukazały się nasze zdjęcia w Sporcie dla Wszystkich, wyniki i już ludzie wiedzieli. Zaczęliśmy cieszyć się takim ogromnym zaufaniem ludzi. To się okazywało tym, że ludzie na nas patrzyli z podziwem. Mięśnie wtedy były ładnie zarysowane, nie były przeogromne, tylko były naturalne, ale proporcjonalne i wśród zwykłych tych śmiertelników bardzo się odróżnialiśmy. Każdy patrzył na nas i z podziwem, i z tym, że na tego człowieka można liczyć. Odczuwałem to, że wszędzie, gdzie się znalazłem, cieszyłem się takim ogromnym zaufaniem społecznym. I nie było, że ktoś się śmiał, o, wielka łapa i tak dalej, i te wszystkie dowcipy krążące, tylko raczej nie. I jak, czy byliśmy na basenie, na Anilanie, czy gdziekolwiek indziej, to wszędzie patrzono na nas, no jak na takich fajnych, równych gości. Mieliśmy swoje miejsce na basenie, nikt nam go nie zajmował na Anilanie. Tam popisywaliśmy się swoją sprawnością, bo Kołecki też był gimnastykiem i ciężarowcem, więc popisywaliśmy się takimi rzeczami, że chodziliśmy na rękach wokół basenu i tak dalej. Po schodach skakaliśmy, robiliśmy różnego rodzaju wygiby na drążkach, czyli tam jakieś wagi, niewagi, podciągnięcia. I to do ludzi przemawiało, że nie tylko mięśnie, nie tylko napuszony jakiś gość, tylko przy tym sprawny, przy tym no taki zachowujący się elegancko, bo dbaliśmy o to, żeby nasz wygląd zewnętrzny też był jakiś elegancki, w eleganckich tych strojach kąpielowych. Już tworzyliśmy taką jak gdyby elitę i to się dało wyczuć i wydaje mi się, że na długie lata to nawet pozostało, bo byliśmy na tyle rozpoznawalni wśród normalnego społeczeństwa, że czy to było na młodzieżowych zabawach, czy gdzieś, wszędzie cieszyliśmy się szacunkiem, uznaniem, nikt z nas nie kpił. Od tego się zaczęło, no czyli wspaniała sprawa. Później przyszły różne koleje losu. Zdałem egzaminy do Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. No i tam niestety spotkał mnie kubeł takiej zimnej wody na głowę, bo w tamtych czasach kulturystykę uważano jako
w tym systemie komunistycznym jako coś złego, co przyszło z Zachodu i coś, co nie powinno się w ogóle propagować. Więc na uczelni byłem tępiony. Dosłownie byłem tępiony. Chodziłem w zupełnie w takich ubraniach, musiałem przestać trenować, żeby te mięśnie troszeczkę zaniknęły i tak dalej, i przemykać się, bo jak tylko widzieli, że troszeczkę coś nie pasuje, że mam za grubą rękę, czy coś nie tak idę, to natychmiast było, o, kulturysta to jest... I tam niestety wśród tej kadry naukowej i tak dalej, kulturyści, to był zły kierunek. Tylko normalni sportowcy, normalni mistrzowie, tam biegania, skakania o tyczce, czy w dal, czy w ogóle inne dyscypliny sportu się liczyły, ale kulturystyka nie. Ale ja znalazłem swoje miejsce, bo jeżeli ktoś jest pasjonatem, to potrafi w tym wszystkim wybrnąć. Wiedziałem, że odbywają się zawsze mistrzostwa uczelni, AWF-ów. Wtedy były cztery, bo to był Gdańsk, Warszawa, Kraków, Poznań i Wrocław. Odbywają się takie mistrzostwa Polski, akademickie mistrzostwa Polski tych właśnie AWF-ów. I między innymi było podnoszenie ciężarów. Więc od razu się wklepałem w sekcję podnoszenia ciężarów. A z uwagi na to, że przedtem tutaj w międzyczasie w Łodzi mnie zmuszono do tego, żeby się sekcja utrzymała, że mam wystartować w podnoszeniu ciężarów, wystartowałem w pierwszym kroku i tam sobie spokojnie wygrałem. Z tymi ciężarowcami. Więc bardzo ciekawy moment. I zacząłem tam w tej sekcji i namówił mnie taki pan doktor Makuch, który się później opiekował i też był takim konsultantem dla kulturystów w Polsce. On był szefem właśnie tej sekcji i mówi, zrobisz specjalizację, nikt ci tu nie będzie przeszkadzał. Wtedy mówi, nikt nie będzie się pytał, czy ty masz mięśnie, czy nie będziesz miał, pytał, czy trenujesz, bo już jak ja powiem wszystkim, że jesteś u mnie ciężarowcem i tak dalej, to nikt nie będzie mówił, że jesteś kulturystą i dzięki temu faktycznie bardzo dużo mi facet pomógł, bo dzięki temu skończyłem uczelnię, nie zawalając żadnego roku. Po drodze odwdzięczyłem mu się tym, że nawet wygrałem z aktualnym mistrzem nadziei olimpijskich Wasyliszynem na zawodach w Opolu. On był z Odry Opole, najlepszego klubu do dzisiaj w podnoszeniu ciężarów, więc przy okazji dołożyłem parę sukcesów takich studenckich. Z kolei doktor Jaskulski namówił mnie, mówi, tu słuchaj, taki silny jesteś i sprytny, to może wystartujesz również w tych akademickich mistrzostwach Polski, ale w judo. Z uwagi na to, że miałem zajęcia judo, bo tam wszystkie dyscypliny sportu przerabialiśmy, mówię, nie ma sprawy, nie ma tego. Zdobyłem wicemistrzostwo polskie akademickie, tak jakoś przypadkowo. Nie startowałem wtedy w kulturystyce w ogóle. Wróciłem, robiąc na uczelni specjalizację z rekreacji ruchowej, rehabilitacji ruchowej, podnoszenia ciężarów i sportów siłowych. Czyli uzyskałem dyplom trenera drugiej klasy i te wszystkie takie papierki, że mogłem prowadzić zajęcia i szkolić przy okazji ludzi na instruktorów, na trenerów. Dzięki temu, że ten doktor Makuch się tak ładnie mną zajął, udało mi się te wszystkie historie jakoś z największym pożytkiem dla siebie zrobić. Wróciłem do Łodzi po uczelni i co tutaj robić? Teraz tak, w kulturystyce miałem taką dużą przerwę, nie było tutaj żadnej sekcji, trzeba było rozpocząć pracę. Rozpocząłem pracę w Zespole Szkół Elektronicznych jako nauczyciel WF-u i załapałem się jako trener podnoszenia ciężarów w HKS-ie. Przejąłem tam jakąś drużynę w absolutnym rozpadzie, jakiś jeden zawodnik poniewierający się. W ciągu roku wybudowałem niezły skład z tych młodych chłopaków, z tych juniorów. I jeżdżąc z nimi na zgrupowania, trenowałem tak dla siebie. Okazało się, że mięśnie miały fantastyczną pamięć, wytrenowane w sposób naturalny. Wystarczyło, że się poruszałem na obozie, czy przy okazji tego, jak oni trenowali. I to wszystko mi błyskawicznie wróciło do normy. Mówię, o, to trzeba by spróbować wystartować. Pracowałem tam przez 6 lat. I po drodze tam parę sukcesów odnotowałem różnych, na przykład wygrywałem mistrzostwa krajów byłego tego bloku, jak to się kiedyś nazywało, krajów demokracji ludowej, o, takie mądre rzeczy. Startowałem tu w różnego rodzaju mistrzostwach Łodzi, mistrzostwach tego, na mistrzostwach Polski, z różnymi tam wynikami, ale nigdy
nie zająłem, w całej swojej karierze nie zająłem miejsca gorszego niż piąte. I to było raz. Na Mistrzostwach Świata zresztą. Po 6 latach musiałem przerwać kulturystykę na 10 lat. Z uwagi na to, że takie warunki były, że dyrektor szkoły powiedział, nie dam ci zezwolenia na dodatkową pracę, będziesz pracował tylko w szkole. Albo ci pasuje to, albo nie. No więc zwolniłem się z pracy w szkole, chociaż byłem już nauczycielem mianowanym w doskonałej szkole. Powiedziałem, proszę pana, jak ja włożyłem 6 lat ciężkiej pracy, to nie rezygnuję w ciągu jednego dnia. Zrezygnuję z nauczyciela i napisałem mu wypowiedzenie, rzuciłem na biurko. Ukarał mnie w ten sposób, że nie wypłacił mi pensji za 3 miesiące i tak dalej. Z takim wilczym biletem prawie, że wyszedłem. Ale nie żałuję, bo poszedłem pracować do rehabilitacji inwalidzkiej. Pracowałem w rehabilitacji inwalidzkiej, szkoląc inwalidów w takich konkursach siłowych, co się przygotowali do paraolimpiad, mieli Mistrzostwa Polski, w wyciskaniu sztangi i tak dalej. I tam ci moi chłopcy raptem, ni stąd ni zowąd, w Łodzi nic nie było, zaczynają zdobywać medale na Mistrzostwach Polski, wyjeżdżają na zawody światowe. Zauważył mnie tam taki prezes TKKF-u, bo wtedy kulturystyka, cała organizacja kulturystyki była zgrupowana przy TKKF-ie, Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej. Tam wszystkie sekcje były zarejestrowane i oni zawiadywali tą dziedziną sportu. I w Łodzi prezes Głażewski przyszedł i mówi, słuchaj, co ty się tutaj marnujesz, wiesz, ja cię wezmę do siebie, dam ci tutaj szansę taką, że będziesz mógł trenować, a przy okazji rozwiniesz nam kulturystykę w Łodzi. Był to przesympatyczny człowiek, jako kolega, jako mentor, jako przyjaciel i rzeczywiście mógł wtedy wiele, bo to były czasy z nadania partyjnego i także niełatwo było się przebić i dzięki temu minęliśmy parę takich rzeczy. I mianował mnie takim kierownikiem obiektu na ulicy Rajskiej. Kierownikiem obiektu. To był obiekt, w którym trenowali ciężarowcy Startu i ciężarowcy Orła Łódź, czyli drużyn pierwszoligowych ponoszących ciężarów. I ja mówię, no więc jak ja mam tu kulturystykę robić? Ja mówię, no wymyśl coś. No to wymyśliłem. Myślałem w następujący sposób, że po przejęciu tego jako kierownik obiektu zrobiłem generalny remont. Czyli generalny remont polegał na tym, że oni przestali trenować. Musieli znaleźć sobie miejsce. No i na gwałt Łódzki Ośrodek Sportu wybudował jakąś tam siłownię na starcie, tam ich wszystkich przenieśli. Za głowę się wszyscy łapali, co jest grane, bo przecież dwa pierwszoligowe to jest z olimpijczykami typu tam Jakub, Pawlak i tak dalej. I oni nie mają gdzie trenować, bo jakiś wariat przyszedł i remont zrobił. I ten remont faktycznie przedłużyłem na pół roku, żeby nie mogli trenować. No i oni rzeczywiście zrezygnowali. Przejąłem po nich multum sprzętu właśnie. Między innymi tam miałem chyba z 30 sztang olimpijskich, niektóre nowe i tak dalej. Patrzyłem na to i wow! Skompletowałem fajnych ludzi. Powiedziałem, że otwieram takie ośrodki. Skompletowałem ludzi, którzy pracowali po zakładach pracy. Byli jako mechanicy, tokarze i to. I wszystko według projektów. Przywiozłem z Czechosłowacji projekty. Porobiliśmy sprzęt. Do dzisiaj jest tam przez własnoręcznie zrobiony sprzęt przez ze mnie i moich kolegów. Według naszych projektów wymierzone to wszystko było. Na Rajskiej stworzyliśmy najlepszy ośrodek kulturystyczny w Polsce w tym czasie. Naprawdę mogę się pochwalić, że to był też kawałek mojej historii takiej kulturystyce. Zrobiłem coś, czego nie miał nikt. Samodzielny obiekt z pięknym dookoła terenem. Prawie, że to był park, najpiękniej ukwiecony w Łodzi, bo miałem ogrodnika na miejscu, który robił. Ludzie, którzy u mnie trenowali w czynie społecznym, zrobili tam bieżnię. Myśmy się tam opalali, robili wszystko. Wyposażenie w sprzęt był taki, że każdy nam mógł pozazdrościć. Jeszcze nie było takich wspaniałych maszyn i urządzeń jak w tej chwili, ale to, co zrobiliśmy, wystarczało na to, żeby można było trenować i to trenować na poziomie wyczynowym, mocno wyczynowym. Tam między innymi wychowałem dobrych zawodników, dobrych ludzi. Paweł Brzuska, Ewa Kryńska, Andrzej Maszewski. Wiele, wiele osób, które... Łódzka elita. Łódzka elita. Mało tego, to jeszcze wszystkie medale, które tam zdobyli ludzie ode mnie na Mistrzostwach Polski, to
prawdopodobnie w jednym worku by się nie zmieściły. Już w tej chwili nazwisk nie pamiętam, taka Julita Bogatek, Lisowski i temu podobni. To byli mistrzowie Polski, którzy no, kilkukrotnie nawet zdobywali właśnie te medale. Zresztą siłownia, tylko tak jak obserwuję, bo ludzie mogą nie wiedzieć, bo tam to grały osoby z całej Polski. Siłownia Raj na Rajskiej prosperuje do dzisiaj. No wszędzie. I jest uważana przez wiele osób ze środowiska za jeden z takich kultowych kanonów, takich kultowych miejsc tak. Z kultowym sprzętem. Bardzo podobnie klimatycznie tam jest do siłowni pana Waldka Nola. To są podobne klimaty, stare maszyny, stary sprzęt. No i jak ktoś tam wchodzi, to na pewno nie pomyli tego miejsca z klubem fitness. No nie, to była właśnie kultowa sprawa. Tyle osób, co tam trenowało, trenowali ludzie na zmiany, 16, 18, 20, 22 i dłużej nie, bo nie mogliśmy pomieścić chętnych. Atmosfera, klimat, rywalizacja. Mogę tylko powiedzieć, na czym to polegało. Jechaliśmy na mistrzostwa okręgu i z jednego klubu, Raj, Łódź, jechało 63 zawodników raz. Niech ktoś mi pokaże w Polsce taki klub, który wystawił tylu zawodników na mistrzostwa, jakiekolwiek mistrzostwa. 63 zawodników z jednego klubu, nie dopisanych, nie przypisanych, tylko autentycznie trenujących tam w tym klubie. Przy czym no, jak w tym czasie ja wystawiałem 23 czy 24 dziewczyny do startu, juniorów, seniorów w każdej kategorii, multum, myśmy wynajmowali autokar, żeby móc dojechać na mistrzostwa. To były piękne lata i zapisane no, złotymi zgłoskami. Później przerwałem pracę na Rajskiej, dlatego że sytuacja rodzinna zmusiła mnie do tego, że musiałem przestać się w to bawić, musiałem pomyśleć troszeczkę o swoich najbliższych i zawiesiłem treningi na kolejne 4 lata. To już w sumie mam 14 lat przerwy w trenowaniu, w kulturystyce, ale pomyślałem sobie, jednego razu patrząc w lustro, stary, przecież ty jeszcze nieźle wyglądasz, masz tych parę lat. Weź się troszeczkę za siebie, zobacz jak ty, co z siebie robisz, to tak nie można. No i wróciłem na Rajską, oczywiście tam z wielkimi brawami mnie przyjęli. Trenuj sobie, ile chcesz, nie ma problemu. Zacząłem trenować i postanowiłem wystartować. Wystartowałem, oczywiście za tym poszły sukcesy. Dwukrotnie wyjechałem na Mistrzostwa Europy, startowałem w Mistrzostwach Polski, po raz pierwszy stworzyłem pary sportowe, wygrywałem Mistrzostwa Polski w parach sportowych z Julitą Bogatek, z Ewą Walczak, z Ewą Kryńską. Także no, tych sukcesów na arenie krajowej było sporo, no i na międzynarodowej też. Zaczęły się wyjazdy na spotkania do Czech, do Węgier, w Bułgarii, w Jugosławii. No, to oczywiście wiadomo było, że z racji trudności paszportowych i tak dalej, tam, gdzie można było, kontakty to raczej. No ale miałem taką przyjemność, że startując w mistrzostwach w Oradei w Rumunii, w mistrzostwach, takich otwartych mistrzostwach, wygrałem z aktualnym mistrzem świata w swojej kategorii. Tydzień po mistrzostwach on akurat był, przyjechał w glorii sławy i chwały. No i okazało się, że no niestety grzecznie się musiał ukłonić, bo jeszcze z takich ciekawostek, to miałem przyjemność trenować no, z wieloma tuzami światowej kulturystyki. Trenowałem z Serge Nubretem w Paryżu, trenowałem z Francisem Benfato, trenowałem również z Lee Haneyem. Trenowałem, co może się wydać nieprawdopodobne, ale z Colemanem. Ronnie Coleman, gdzie wymienialiśmy sobie uwagi i dowcipy rzucaliśmy na różnych historiach. Też bardzo sympatyczny człowiek. Wydawało mi się, że nawet podobało mu się to, co robię. Minęło parę lat, postanowiłem wystartować, bo już wiedziałem, że w tych kategoriach normalnych, tam seniorów, nie mam szans, bo zmieniły się w ogóle warunki trenowania, o których później powiem w odrębnym razie. Zmieniły się warunki trenowania, zmieniły się również kryteria oceny u sędziów i tak dalej. Zaczęło tam robić furorę ogromna masa mięśniowa i tak dalej. I tego, co mi się nie podobało, nie uważałem za stosowne faszerować się tym, co słyszałem
kiedyś tylko ze słyszenia, a później zacząłem oglądać to na własne oczy, co się dzieje. I wystartowałem w Mistrzostwach Weteranów. Po raz pierwszy wystartowałem w Mistrzostwach Weteranów w roku 1999 we Wrocławiu i wygrałem Mistrzostwo Polski. Odpuściłem sobie później, chyba jeszcze ze dwa czy trzy razy wystartowałem, również z powodzeniem. Przeszedłem do następnej kategorii, starszej, wiekowej. Znowuż wygrałem Mistrzostwo Polski, także w tej chwili jestem mistrzem Polski weteranów we wszystkich kategoriach. 40, 50, 60 plus 65. Także w każdej kategorii nawet jestem aktualnym mistrzem Polski w kategorii 65 kg, bo w tym roku nie rozgrywano zawodów, nie było tej kategorii. Chcę jeszcze powiedzieć, że zniesiono kategorię weteranów powyżej 60 roku życia. Już nie będzie. W ogóle na świecie i w Polsce. Ci, co będą chcieli startować, startują, ale w kategorii takiej plus 50. Tak i to jest wszystko. W tym roku jest teraz na Dominikanie chyba ostatni raz. Tak. Od nowego roku już te kategorie nie wchodzą, więc pozostanę takim jedynym chyba, który zdobył w każdej kategorii wiekowej Mistrzostwo Polski w kulturystyce. Jest to bardzo sympatyczne, bardzo miłe. Tu w Łodzi często, gęsto tam pojawiały się różne wzmianki w ekspresie. Zaprzyjaźnieni redaktorzy pokazywali, jak to można jeszcze w tym wieku coś osiągać, jak można wyglądać. Jest mi niezmiernie miło, bo zgłaszają się ludzie i mówią, tworzyć jakąś legendę. Wystartowałem dwukrotnie w weteranach na Mistrzostwach Świata. Pierwszy raz pojechałem tam po naukę. Nie nastawiałem się na żadne miejsce. Udało mi się wyjść do finału i tam wśród takiego towarzystwa zająłem 5. miejsce. Następne Mistrzostwa Świata odbywały się w Polsce, w Białymstoku i postanowiłem sobie w duchu, że sprawdzę tych panów. Wystartowałem w tych mistrzostwach pomimo wielu, wielu perturbacji. Na 2 tygodnie przed Mistrzostwami Świata miałem wypadek na siłowni. Rozcięta głowa, szyta. Lekarz nie chciał mi prawie dać zgody na start, bo podejrzewali, że może na wstrząs mózgu. Uderzyłem głową w maszynę, bo się linka zerwała i po prostu uderzyłem w maszynę, rozciąłem głowę. Ale ja jestem zawzięty człowiek. W eliminacjach, to znaczy na Mistrzostwach Polski, ze szwami na głowie, z pół łysą głową, wygrałem i dzięki temu uzyskałem jak gdyby nominację do startu w Mistrzostwach Świata w drużynie A. Wystartowałem tam, no i tak jak do dzisiaj to mówią i zresztą w wywiadzie z Radkiem Sotkiewiczem, który prawdopodobnie oglądałeś, było to, że wygrałeś to w sposób zasłużony, bezapelacyjny. Pokonałem aktualnych 5 mistrzów świata. Ja byłem jedyny bez tytułu. Więc ogromna satysfakcja, że nikt mi tego tytułu nie dał w prezencie. Nie wygrałem z byle kim. Wygrałem z wielokrotnymi mistrzami świata w różnych kategoriach. Seniorskich i weteranów i tak dalej. To byli ludzie, naprawdę absolutna elita. Zawody te chyba do dzisiaj to były o najwyższym poziomie sportowym. Dlatego mam ogromną satysfakcję, że nikt mnie nie pyta, czy startowało tam 2 czy 3. Tam trzeba było być naprawdę dobrym, żeby wygrać i w takich zawodach miałem przyjemność wystartować i jeszcze odnieść taki sukces. Nie ma nic piękniejszego, jak słuchać Mazurka Dąbrowskiego i trzymać polską flagę. Jestem patriotą, przyznaję się do tego i pomimo, że jestem twardzielem, łezka wokół się zakręciła, bo to było to dzięki mojemu zwycięstwu, bo to była ostatnia kategoria, tak zwana złota kategoria weteranów, tak to określano na tych mistrzostwach. Polska ekipa również zdobyła Mistrzostwo Świata drużynowe. Dołożyłem te punkty, także na jednych zawodach 2 razy zostałem mistrzem świata. Bardzo mi było miło z tego powodu i cieszyłem się, że mogłem pomóc koleżankom i kolegom w tym, że dzięki temu nasza ekipa była tak mocno tam zauważona i wyróżniona. I na tym chyba taka przygoda z tymi startami się zakończyła. A jak wyglądał w ogóle ten rozwój tej kulturystyki? Zupełnie inaczej to przebiega i inaczej patrzę na to dzisiaj. Nie było takich publikacji, nie było takiej publicystyki, nie było takich książek, nie było takiej wiedzy o tym, co jest w tej chwili.
praktycznie ja od początku do końca byłem samoukiem. Ci, którzy mi podpowiadali, to też na zasadzie prób i błędów, ale ja to sobie modyfikowałem na własny sposób. Po uczelni już byłem troszeczkę mądrzejszy, bo poznałem fizjologię, poznałem anatomię, poznałem różne metody treningowe, ciężarowców, siłowe, takie czy inne i potrafiłem to wszystko skomasować w jedno i tą wiedzę sobie w jakiś sposób wyrobić, że na zasadzie i w treningu dla siebie, jak i treningu dla ludzi. Potrafiłem to powolutku posklejać w jakąś całość. Nie było wtedy mowy o jakimś tam prowadzeniu diety, o tym. Właśnie, to jest dość ciekawe, bo ludzie mogą o tym nie wiedzieć, jak wyglądało ładowanie przed zawodami w starych czasach. Zaraz opowiem. Przecież my trenowaliśmy, odnosiliśmy sukcesy wtedy, kiedy były kartki na żywność, kiedy nie było nic na półkach, kiedy stał tylko ocet i też sobie dawaliśmy radę. Jeżeli było białko, to wszystko co białe, to było białko. W takim myśleniu ludzkim. Myśmy wracali z treningu, wchodziliśmy na Piotrkowskiej 3 do sklepu, takie delikatesy kolonialne były, teraz już ich nie ma, szkoda. I tam pani zawsze miała o 22 dla nas skrzynkę mleka odłożoną. Nie było sprawy, nikt nie kupił. Wchodziliśmy, każdy swoją buteleczkę litrową wypijał. Zaprzyjaźniona pani była zadowolona, że bierzemy, bo taka armia facetów fajnych wchodziła, więc wow, czekała na nas, nie zamykała sklepu, żeby tylko przyszli chłopcy. I zawsze to mieliśmy. Ładowanie przed zawodami polegało na tym, że trzeba było zjeść jak najbardziej wartościowe rzeczy, więc w tamtym czasie wydawało mi się, że najbardziej wartościową rzeczą pod słońcem to jest mięso wołowe, czerwone, bo wiadomo, tam będzie białko, z tego jest siła, to mi się w tłuszcz nie odłoży. I sok pomidorowy, bo tam w soku pomidorowym było dużo potasu. Więc nasza dieta wygląda następująco. 0,5 kg tatara na śniadanie, 0,5 l soku pomidorowego. Na obiad powtórka i na kolację powtórka. To było ładowanie. Byliśmy dziwnymi obiektami dla pań, które sprzedawały to, bo wchodziliśmy do Garmarzu, czy w Łodzi, czy w Sopocie i proszę 0,5 kg tatara i soczek pomidorowy. I na miejscu, no to patrzyli tam. A jak już trzeci raz w ciągu dnia byli, to a panowie to co? W polu będą pracować? Nie, proszę panią, startujemy w zawodach. No i było bardzo fajnie, ciekawe. Nie było w ogóle jeszcze, ludzie nie wyrobili tych nawyków, że dieta jakaś, że to musi być wcześniej tam ładowanie białkami i tak dalej, żeby masę mięśniową rozwijać. My mieliśmy formę zawsze. Dlatego, że odżywialiśmy się tym, co było, tak jak było. Nie patrzyliśmy, że trzeba zjadać 5 posiłków co 3 godziny i tak dalej, że trzeba obcinać węglowodany, cuda na kiju, dieta białkowo-węglowodanowa albo tłuszczowa, że wchodzimy w stan ketozy. Nie. Myśmy trenowali w sposób naturalny i obserwowaliśmy się. Może trochę mniej trzeba zjeść, bo robi się za gruby. Albo więcej trzeba pobiegać, bo jeszcze nikt nie miał pojęcia o aerobach, o tym, o tamtym. Byliśmy takimi kulturystami naturalnymi i dlatego to, co mówię, wyglądaliśmy zawsze fajnie. Zawsze fajnie. To znaczy o każdej porze dnia i nocy, jak się rozbierałem, to byłem praktycznie w formie startowej. W przeciwieństwie do dzisiejszych czasów, jak wiadomo, zawodnika na pół roku przed startem to poznać nie można. Kto to jest? Czy to jest zawodnik, czy to jakaś kluseczka idzie, czy no nie wiadomo, jakaś górka mięsa, czy jakiś zwalny, nie wiadomo kim on jest. I dopiero na zawodach widać, że on jest i odwodniony, odtłuszczony, i wyrzeźbiony, zrobiony i tak dalej, i tak dalej. Nie, my wtedy byliśmy zawodnikami naturalnymi i wydaje mi się, że było to bardziej widowiskowe dla ludzi, którzy na nas patrzyli. Byliśmy, nie odróżnialiśmy się aż tak, żeby być takimi postaciami z kreskówki, z komiksu, czy w ogóle jakieś tam robokopy. Nie. Byliśmy normalnymi ludźmi, którzy jak zdejmowali ubrania, było widać, że są proporcjonalni, ładnie zbudowani, sprawni. W tej chwili wszystko się zawęziło. Jedynie kulturystyka klasyczna jest taką no, kulturystyką, która w miarę nawiązuje do tego, no, ale wiadomą rzeczą jest, że też to opiera się na ogromnej wiedzy, jeżeli chodzi o dietetykę, o żywienie, te kryteria, wzrost, waga i tak dalej, powodują to, że tylko ludzie o niezłej genetyce są do tego predysponowani. No i wiadomo, kulturystyka stała się sportem masowym, powszechnym, a przy tym komercyjnym.
Więc tak jak wszędzie rządzi pieniądz. Prześcigają się producenci odżywek, lansują to czy tamto, że przy tym osiągniesz. Wybór jest ogromny. U nas odżywki wtedy nie istniały. Pierwszą puszkę proteiny dostałem od Serge'a Nubreta, który mi przysłał w prezencie gwiazdkowym 90 wejderowską w tabletkach. No to poczęstowałem wszystkich kolegów, co jedna puszka i tak mi nic tutaj nie da, bo musiałbym co tydzień taką kupować. No to żeby każdy zobaczył, na czym to polega, że to takie coś jest w ogóle proteina. Inną rzeczą jest to, że z kulturystyką wiąże się taka fama, zła fama dopingu. Że wszyscy, którzy patrzą na kulturystę takiego, którego ja nazywam kark, to sądzą, że on w życiu się nie rozbudował w sposób naturalny, tylko mówią koksiarz. I tak to przylgnęło, że w tych sportach siłowych wszędzie się widzi i ta fama, ta zła fama się ciągnie. Chociaż nie zawsze jest to prawdą. Nie zawsze jest to prawdą, bo środki niedozwolone, jest to taka armia w tej chwili tych środków, które są wpisane w te tabele, których nie wolno dotykać, nie wolno ruszać, bo masz wpadkę dopingową. Niektóre w ogóle nic nie działają, nie dają i nie powodują zmiany wyniku, ale są zakazane, są na liście i trzeba unikać. Producenci odżywek nie przestrzegają nieraz norm. Ja pracując w Polskim Związku Kulturystyki, jestem w zarządzie Polskiego Związku Kulturystyki do dzisiaj, rozpatrujemy odwołania zawodników, którzy zaliczyli wpadki antydopingowe i zaliczyli w sposób nieświadomy. Oni skarżą się, że kupili odżywki i widocznie tam coś było w tych odżywkach, bo stwierdzają jakieś śladowe ilości tego czy tamtego. I on mówi, ja przecież nic takiego nie brałem, mówi. I ja nieraz jestem skłonny uwierzyć, że on rzeczywiście nie brał, dlatego że wiem, że wielu ludzi, którzy próbują zarobić jakieś pieniądze, jest bezpośrednim importerem odżywek. To znaczy sam osobiście lata do Stanów i przywozi w torbie. To wystarcza na samolot i jeszcze parę złotych, że zarobi. I tamte odżywki na rynku kupują oni w takich marketach czy gdzieś, jak najtaniej, bo wiadomo, żeby było przebicie. I te odżywki nie mają naszych norm, nie spełniają naszych norm farmaceutycznych. A wiadomo, że taki producent, który wchodzi na rynek, musi dawać takie odżywki w próbkach, które zadziałają. Bo to jest dość istotne, może o tym nie wiecie, ale to jest różnica między rynkiem europejskim, jeśli chodzi o odżywki, a amerykańskim, że w Europie zanim coś wejdzie na rynek, musi przejść badania i musi dostać atesty, żeby weszło. W Stanach jest tak, że otwieracie firmę, zaczynacie produkować odżywki nawet w garażu, dopóki ktoś was nie zgłosi, że coś jest z tym nie tak, to nikt nawet tego nie bada. Zgadza się. I mało tego, odżywka, jeżeli bierze zawodnik taką odżywkę, to on mówi, ale to działa, bo aż mi się włosy prostują i iskry lecą. I on jest zadowolony, bo to, co jest wypisane na etykiecie, nie zawsze pokrywa się z tym, co jest w środku. I żeby ten producent miał rynek zbytu, to robi coś takiego, co daje efekt, bo nie będziemy brali mleka w proszku, które nam nic nie da, tylko weźmiemy takie coś, że oho, coś się tutaj z nami i z naszym ciałem dzieje. I dzięki temu ludzie powpadali bardzo często, gęsto. Ratują się w ten sposób, że kupują podwójne serie tych odżywek. To znaczy jedną puszkę zostawia do przebadania, drugą trzyma w domu. Ale jest to wszystko jakieś takie dziwne, sztuczne. Uciekanie od tej naturalności, od tego robienia wszystkiego, co jest zrobione w sposób taki ładny, elegancki, naturalny, co się podoba ludziom, gdzieś zostało tutaj zachwiane. Według mnie kulturystyka ekstremalna w tej chwili jest tylko dla takiej elity wybranych ludzi, którzy się przed tym kłaniają. Kulturystyka klasyczna jest tą kulturystyką, która się podoba, ale też daje jakieś ogromne wymagania od zawodników, wymagania farmakologiczne, dietetyczne i tak dalej, forma odwodnienia, forma przygotowania najlepszej rzeźby. Ci ludzie chwilami schodzą procent tłuszczu taki no, na granicy śmiertelności prawie, więc gdzieś zostało zachwiane to, co było najpiękniejsze w kulturystyce, radość. Radość, że człowiek jest ładnie zbudowany, silny, że to się podoba, że zresztą
Ja jak patrzę w tej chwili na zawody kulturystyczne, to są zupełnie inne zawody, w których ja startowałem, a teraz jak jadę i oglądam to jako działacz sportowy, to patrzę, że ci zawodnicy są inni. W tej chwili wychodzą zawodnicy na scenę spięci, przerażeni, on się boi, bo włożył tyle pieniędzy w te przygotowania, jak mu nie wyjdzie, to dla niego to jest porażka życiowa. My do dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi, startowaliśmy wielokrotnie w zawodach, to znaczy mówię o kulturystach mojego pokolenia. I w dalszym ciągu jesteśmy przyjaciółmi, rozmawiamy ze sobą, nikt nie ma zawiści. Pamiętasz, startowałem, robiliśmy to, robiliśmy tamto. Rzeczywiście, jesteśmy zupełnie innymi ludźmi. Oni tu startują jako najwięksi przeciwnicy, rywale dla siebie. Nie widać radości z tego występu, nie widać radości z tego, że przygotował taką czy inną formę. Myśmy się tym bardziej cieszyli. Dla nas to była sprawa jakiegoś takiego pasji, życia, sposobu życia i bycia. A w tej chwili troszeczkę to wszystko jest pogubione. Oczywiście nie generalizuję, bo są fantastyczni zawodnicy o fantastycznych predyspozycjach, którzy robią to, co powinni i wyglądają znakomicie i nie przeczę. Ale większość, jak już zajmuje piąte czy szóste miejsce, wie, że pamięta się tylko o pierwszych miejscach. Ponadto zrobiono taką liczbę tych kategorii, że nie wiadomo, kto jest mistrzem, kto nie jest mistrzem. Wszyscy tylko koneserzy latający po internecie próbują wyłapać i przypomnieć się pod nazwiskiem wygląd tego człowieka. My byliśmy rozpoznawali wszędzie. Jak jechałem nad morze na urlop, to wszyscy oho i każdy potrafił palcem pokazać i powiedzieć o tu i tu i tu i tu. I tak zresztą jest do dzisiaj. Co jeszcze ciekawego, podczas swojego tego wieloletniego jakiegoś bycia i kulturystą, i szkoleniowcem, trenerem, i wykładowcą, wykształciłem rzeszę trenerów i instruktorów pierwszej klasy i instruktorów szczebla podstawowego. Większość z tych ludzi pracuje do dzisiaj w klubach, większość tych ludzi spotykam na zawodach. Widać, że mają taką opinię, że nawet wtedy kursy instruktorskie wyglądały inaczej, że jeżeli otrzymywał taki adept dyplom instruktora, to ten dyplom dostawał w sposób zasłużony. To nie to, co teraz. Można za 30 zł kupić w internecie uprawnienia. U mnie kurs trwał 2 tygodnie. Część wstępna i 2 tygodnie część specjalistyczna. Zakończone to było pracą, którą na dany temat musiał uczestnik napisać. Wyglądało to prawie jak praca magisterska. Przysyłał taką pracę po ocenie i dopiero po wystawieniu tego otrzymywał z prawdziwego zdarzenia legitymację instruktorską. Jestem, oprócz tego, że byłem zawodnikiem, byłem sędzią pierwszej klasy w kulturystyce, trenerem, działaczem, czyli wszystkie te możliwe szczeble przeszedłem. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, postaram się odpowiedzieć. Czy jakieś ciekawostki? Tak, jak widzicie, to co mówiłem na samym początku, dzisiaj mamy przyjemność gościć niesamowitego mówcę. Niemal 90% pytań, jakie miałem przygotowane, zostały zawarte w tej wypowiedzi. To mów 10. ale mam jeszcze kilka takich szczegółowych bardziej. Jak pan sądzi, bo tak jak było już wcześniej powiedziane, pan Brzuska, pani Ewa Kryńska, Andrzej Maszewski, Łódź kiedyś słynęła, była bardzo mocnym punktem na mapie Polski, na dzień dzisiejszy tak nie jest. Jak pan myśli, dlaczego obecnie ta kulturystyka tutaj w naszym rejonie straciła, może inaczej, nie tyle co w rejonie, co w Łodzi, bo tam mamy Mariusza Błazińskiego, był Tomek Pabiniak w Koluszkach, więc można to podpiąć pod nasz tutaj łódzki okręg. No nie tylko, ale mówię o takich... Kołodziejczyk. Mówię o osobach, które tutaj mogą ludzie znać. Tak, jeszcze pan Andrzej Kołodziejczyk. Ale tak, na pewno nie jest to, co było kiedyś. Jak pan myśli, dlaczego ta kulturystyka zarówno tutaj u nas w województwie łódzkim, jak i ogólnie też w całej Polsce traci na popularności, na znaczeniu? Z prostego powodu. Dlatego, że zawodnicy szukają swojego miejsca i tam, gdzie coś z tego mogą mieć. Więc startują
To są ludzie z naszego okręgu, ale oni startują w barwach innych klubów. Startują jako Śląsk, jako tam Lublin, czy Warszawa, czy Gdańsk, bo otrzymują określone tam apanaże z tego. No, to znaczy ktoś mu zapłaci przejazd wpisowe i to sens tych finansowe historie tutaj w grę wchodzą i decydują. Zafunduje ktoś odżywki na przygotowanie. Taki sponsor w przypadku zawodnika już tak na takim najwyższym poziomie bardzo pomaga, bo jednak przygotowanie do zawodów typu Mistrzostwa Europy czy Świata kosztuje. Kosztuje, sam po sobie wiem, że przygotowałem się do tego tytułu Mistrza Świata 2 lata i mniej więcej nowego Mercedesa w to musiałem włożyć. Także naprawdę to kosztuje i jeżeli to wszystko odbywa się kosztem rodziny, najbliższych, bo wiadomo, wtedy jesteśmy złodziejem dla tych najbliższych ludzi, bo ja się muszę wtedy zupełnie inaczej odżywiać, muszą znosić to, że no, nie zawsze jest stać człowieka, a jeżeli ja coś wezmę więcej, to gdzieś musi zabraknąć. I tak jest życie. Jest takie życie i u nas w tej chwili, że w budżecie, jeżeli komuś dają, to zabraknie tym innym. I to jest normalne. I tak samo u nas. Trzeba liczyć się ze wszystkim. Zresztą widać, najlepiej widać, kto zdobywa teraz tytuły mistrzów Polski i tak dalej. Najlepiej widać po parkingu. Jeżeli przyjeżdża znakomitym samochodem, to znaczy stać go na to i wtedy jest naprawdę dobrze przygotowany. Ludzie, których na to nie stać, to od razu z góry mówi, no wie pan, brak mi kas, ja bym potrenował, ale brak mi kas. I dlatego gdzieś tu jest zgubione to piękno, ta rywalizacja. To jest właśnie druga kwestia, którą chciałem poruszyć. Kiedyś nie było takiego dostępu do różnych środków, nie było dostępu do właśnie tej wiedzy, o której pan mówił, i dietetycznej, i treningowej. No, upraszczając, prawie niczego nie było. No niczego. Ale jednak było to coś, czyli to, co nazywamy pasją i była chęć dążenia do doskonałości. I jak pan uważa, co tak naprawdę powoduje, że jak się popatrzy nawet na sylwetki zawodników lata 80. może nie ma takiego dużego dostępu, ale już lata 90. może nawet spotkać w internecie, są materiały, filmy, jak pan na przykład, pan Szczotka, trener aktualny kadry, jak startował, czy inni zawodnicy, no to są fenomenalne sylwetki, których nawet w dniu dzisiejszym, no nie wiem, czy byśmy spotkali na scenie, a wiadomo, że te osoby nie miały takiego dostępu do takich środków, takich rodzajów diety, treningów i takich środków finansowych też jak obecnie. Co powodowało według pana, że kiedyś te sylwetki, mimo tych mniejszych możliwości, wyglądały w wielu przypadkach zdecydowanie lepiej aniżeli obecnie. Fantastycznie mówisz, tylko że akurat wymieniłeś takie nazwisko, które troszeczkę inaczej wygląda. Bo Szczotka w tym czasie, kiedy zdobyła największe laury, trenował w Niemczech, a Fileborn trenował w Austrii. I tam mieli rzeczywiście zupełnie inny kontakt z innym światem. U nas zdobycie banana czy czekolady, no to było wiadomo kiedy, na gwiazdkę w paczce dla dzieci, bo na co dzień tego nie było, a oni byli trenowani na zachodzie, mogli odżywiać się w sposób normalny, to znaczy mogli jeść to, co im było potrzebne i mieli to na półce, a my musieliśmy to wszystko zdobywać. Bywały takie osoby, które były niesamowitymi talentami. Jednym z takich największych według mnie talentów to był Mirek Daszkiewicz, zresztą mój przeciwnik, rywal z Pomostu, w jednej kategorii startowaliśmy. I Mirek Daszkiewicz to był fenomen. On spał, a mięśnie mu rosły. On nie przestrzegał diety, nie przestrzegał higieny życia codziennego, o różnych historiach i jemu rosło. On miał taki metabolizm, że jakby jadł sam kapuśniak, to też by mu te mięśnie rosły. No tak było. W zależności od człowieka. Jeden ma talent do tego, że siada do pianina i gra jak wirtuoz prawie, że, a drugi siada i po 20 latach i nie może w Laskotek na Płotek do końca zagrać. Taka to była różnica. On miał akurat predyspozycje i genetyczne, i fizjologiczne tak wspaniałe, że mógł osiągać takie wyniki. Był, jak pierwszy raz zrobił prawdziwą rzeźbę, już w taki sposób, gdzie dowiedział się od wielu, wielu zawodników, no to wyglądał tak, że wszyscy
przewracaliśmy oczami, mówię o Daszkiewiczu, miał skórę jak pergamin, wszystkie żyły na wierzchu, kiedy my mieliśmy tak zwaną rzeźbę średnią, którą się wyrabiało w sposób taki tak aerobowy, treningiem takim, który się nazywał na rzeźbę, niby większa liczba powtórzeń, krótszy czas odpoczynku, serie wydłużone i tak dalej. No, objętość treningowa inna. Myśmy to robili w zupełnie inny sposób. Dopasowaliśmy trening i to, co było do jedzenia, do możliwości. I do możliwości zawodników. Jeżeli były predyspozycje, można było coś z tego zrobić. Niektórzy akurat mieli szansę taką, że gdzieś w jakiś sposób zahaczali się, a to na jakiś wyjazd, na zachód, a to do pracy i tam trenowali. Nasz przykład, wspaniały przykład Pawła Brzuski, który właśnie nigdzie nie wyjeżdżając, będąc tylko tutaj w Polsce, zrobił taką sylwetkę, że do dzisiaj może się ludziom po nocach śnić. Był to chłopak o fantastycznych predyspozycjach. Ja go odkryłem, jak miał 14 lat. Razem byliśmy na wczasach z jego rodzicami, on tam był. I patrzyłem na tego małego chłopaczka i mówię, Matko Boska, jaki sprawny, proporcjonalny chłopak. I on tam się zabawiał w różnego tego, w ping-ponga, jakieś tam chciał iść grać w sekcji. Ja mówię, słuchaj, przyjdź do mnie, bo według mnie to może zostać mistrzem. Uwierzył mi. Okazało się, że trafiłem na wspaniały grunt, że to był tak sumienny, systematyczny człowiek. On jechał przez całe miasto, znasz Łódź, to wiesz, on jechał z Dąbrowy, z końca tam gdzieś, prawie z tej Dąbrowy, przyjeżdżał na Rajską i on się nigdy nie spóźnił na trening. Trzy przesiadki, on był zawsze punktualny, nigdy nie nawalił na treningu, żeby go nie było, to prawdopodobnie jak zgonu w oryginale by go tylko uratował. On był zawsze. I ten człowiek miał jedną niesamowitą zaletę. On słuchał. To, co ja do niego mówiłem, to on słuchał. On chciał szybko zostać mistrzem Polski. Ja mówię, Paweł, spokojnie. Nie w tym roku, nie w tym, ale zostaniesz wielkim mistrzem. Jak przyspieszysz, to możesz szybko skończyć. Okazało się, że pojechał na pierwsze mistrzostwa Polski, zdobył brązowy medal dopiero. Wow, zawiedziony jak nie wiem co. Ale na następne pojechał i wygrał wszystko. Open i tak dalej. I od tego momentu zaczęła się kariera. Uwierzył, że może coś zrobić. Sylwetkę miał fantastyczną, predyspozycje fantastyczne. Zrobił, no, według mnie, ogromne rzeczy dla polskiej kulturystyki. No i właśnie, co według pana powodowało, że taki pan Brzuska był w stanie to osiągnąć, a w dzisiejszych czasach, tak jak pan powiedział już wcześniej, są często sytuacje, że chłopak przyjeżdża gorszym samochodem i mówi, no ja bym tą formę zrobił, ale nie mam pieniędzy. No, a kiedyś tych pieniędzy ludzie nie mieli, a jednak te formy robili. No więc co było takim czynnikiem kluczowym w tym? Wiesz co, może ja tutaj troszeczkę zmienię tą formę twojego pytania. Proszę bardzo. Pracuję z tymi ludźmi przez tyle lat. Przewinęło się pod moją ręką no, tysiące tych młodych ludzi. I patrzę na dzisiejszy czas. Dzisiejszy czas jest specyficznym czasem. Ja widzę ludzi, którzy przychodzą do mnie na siłownię od 15 lat. 15-lecie mam tego ośrodka, gdzie jesteśmy dzisiaj, który otworzyłem po Rajskiej. To jest moje drugie dziecko, to znaczy trzecie czy czwarte w Łodzi, ale już jako ostatnie. I tu przewinęło się ponad 3000 osób. Spośród tych ludzi praktycznie może dwie osoby, może trzy nadawały się do tego, żeby zdobywać jakieś tam tytuły. To jest raz. Po drugie, patrzę na tych ludzi, którzy trenują przez 15 lat i oni się prawie nie zmieniają. Oni trenują i praktycznie nie widać po nich zmian. No widać, że to coś tam robi, no troszeczkę. Ale jak ja bym tak po 15 latach miał wyglądać, to bym tego nie robił. Nie robił, bo on widzę, że i mocują się, i robią różne cuda. Ja to, co on ma po 15 latach, ja osiągnąłem po pół roku treningu. I w sposób, w tak trudnych warunkach, gdzie kiedyś zjadało się obiad z dwóch dań raz w niedzielę, jak się udało. A tak to jakaś zupa z kładką albo coś takiego. I nikt nie wybrzydzał to, co było na stole. I z tego robiła się, w jaki sposób się mięśnie budowały i wyglądało się. A ci ludzie mają praktycznie teraz wszystko. I przychodzi i patrzę, trenuje rok, dwa, trzy, pięć i on się prawie nie zmienia.
dla mnie to jest zaskakujące. Czy ta żywność jest taka niedobra? I czy nie mają predyspozycji? Zresztą po tych wszystkich historiach emigracyjnych ja tutaj straciłem około 60% ludzi. Bo jak ja określam, ci najbardziej wartościowi ludzie, którzy byli rzutcy, którzy chcieli coś w życiu osiągnąć, zrobić i tak dalej, to oni tam wyjechali za pracą, za chlebem. Jeden wyjechał, pociągnął następnych pięciu i zostały mi tak zwane odpady z eksportu, jak ja to określam. Czyli to są ludzie, których mamusia wychowała, mamusia łóżko pościeliła, mamusia nastawiła śniadanko, dozorca wkręci żarówkę i drzwi otworzy i zamknie. To są ludzie, którzy ciężko. A ponadto weszła ta sprawa z tymi komputerami, telefonami. Zabija to jakąś mentalność, jakąś pasję. Oni się zatracają w tych wszystkich grach, w tych programach, w tych wejściach, oglądania na tych YouTubach, na fejsie, na wszystkim. Wszędzie, tylko żeby ten umysł nie jest tak ukierunkowany. Nie ma w tym takiego postawionego celu. Przychodzę i zostanę mistrzem. Oni są po prostu rozbici. On przychodzi, no bo przychodzi. Fajnie by było troszeczkę wyglądać do tego, no może panienka na mnie inaczej spojrzy, może to, może tamto. Garnitur będzie lepiej leżał. No ja im na to odpowiadam. Co nie dorobił tata, to dorobi krawiec i wata, bo jak sam tutaj się nie przyłożysz, to niestety tego nie osiągniesz. Pamiętaj. No i widzę, że są niektórzy młodzi ludzie, którzy zostali zarażeni taką pasją i próbują robić to w sposób taki, naśladować systematyczny i oni jakieś tam wyniki robią, czyli nie jest jeszcze tak najgorzej. Pomimo, że według mnie organizmy tych młodych ludzi są o wiele słabsze, gorsze. Przychodzi młody człowiek, mający 18 lat, ja mówię, podciągnij się raz na drążku. Jest to dla niego przynajmniej rekord świata albo zdobycie Mount Everestu. Jeden raz! No to śmiechu warte. Śmiechu warte. Nie może się raz podciągnąć taki młody człowiek. Ja, mało tego, 18-letni chłopak, ja mu daję ciężarki 2-kilogramowe do ręki, każę mu robić ugięcia, on nie może. Ciężkie. No to biorę, zwołam panienkę z boku, która tutaj ćwiczy już tam z pół roku, mówię, pokaż mi, jak to się robi. Bierze tam szóstki czy ósemki i jedzie. A on dwójki. Zawstydzony. Taka jest prawda. To pokolenie jest tak słabe, bo samochód, kiedyś my musieliśmy poruszać się na nogach, na tego zupełnie inaczej. Musieliśmy przenosić torby w ręku, a teraz przywiezie tą torbę, nie niesie. No to wszystko, cały organizm jest jakiś słabszy. Mało tego, jeszcze mają przeważnie no, w 80% wady postawy. Najpierw trzeba prowadzić korektę z tym człowiekiem, bo tak pokrzywione kręgosłupy. Niektóry 18-letni chłopak ma już kręgosłup 80-letniego dziadka. No. No niesamowita sprawa. Lekarz mówi, nie, on już nie może trenować. Pokrzywiony. Gdzieś ten, no bo jak się nie uczył, to nosił teczkę nie w tym ręku, co trzeba, albo nie tak się przekrzywiał z tornistrem. I to widać, no. Wyraźnie widać. Naprawdę, jak patrzę na przegląd tych ludzi, którzy tutaj przychodzą, to nie ma praktycznie na kim okazawieść. Tworzyłem takie grupy treningowe z młodych ludzi, 3-4 takich mniej więcej równych. Dawałem im jakiś cel, rywalizację. Dzięki temu tutaj wychowałem już kolejnego takiego. W tej chwili to chyba najlepszy u mnie zawodnik był 4. i 5. na Mistrzostwach Europy w klasycznym. To jest Kozielski Robert. Przygotowuje się teraz do startu. To jest chłopak, który już przeszedł szczeble, a ponadto, żeby w tej chwili zostać zawodnikiem i opanować dietę, trening, sposób przygotowania, to tak jakby skończyć studia. Kolejny fakultet. Już nie ma w tej chwili, że ćwicz, a będziesz dobry. Nie, nie, nie. Trzeba zebrać oprócz pasji, oprócz systematyczności, obowiązkowości, woli walki, tych wszystkich psychicznych cech, trzeba jeszcze zdobywać na każdym kroku codziennie wiedzę. I jeżeli ten człowiek ją zdobędzie, jej będzie systematycznie, to on ma szansę do czegoś dojść. Jeżeli tego nie, to czarno to widzę. A teraz jeszcze bardzo płynnie można przejść do kolejnej kwestii, którą chciałem z panem poruszyć, czyli właśnie ta wiedza.
Co by pan poradził młodym ludziom, którzy w dzisiejszych czasach mają dostęp właśnie do tego, do czego pan nie miał, czyli właśnie do tej wiedzy? Bo dzięki internetowi no, mamy dostęp do niesamowitej ilości informacji. Wiele z nich się po prostu wyklucza wzajemnie. Dużo mam sam przykładów ludzi, którzy się do mnie zgłaszają, bo mają problem, bo na przykład a to słyszą o diecie tłuszczowej, że jest dobra, tutaj węglowodanowa, tu trening siłowy, tu jednak hipertroficzny, tutaj rotacja węglowodanami, z tych metod jest mnóstwo i ludzie pochłaniają tą wiedzę, są żądni, ale przez to, że mają jej tak dużo, mają z nią problem, bo mają jej po prostu za dużo chyba. I co by pan radził takim osobom, na czym one powinny się tak naprawdę skupić? Sam wiesz i odpowiedziałeś właśnie na to pytanie, już sam odpowiedziałeś w swoim pytaniu. Jest tak ogromna ilość tych wszystkich wzmianek i tak dalej, że zwróć uwagę, jeżeli przecedzisz to wszystko, to się okaże, że połowa z tych ludzi, co tam pisze, to są felczerzy. Czyli ludzie nie mający zbytniej wiedzy, ale chcący zaistnieć. Piszący głupoty. Dosłownie, no, jeżeli to wszystko, to tam ta esencja to zostaje w takiej niewielkiej garstce. To jest raz. Druga rzecz. Nie tyle w internecie, bo jakby poszukał dobrze różnego rodzaju biuletynów na ten temat, to by wiedział. Niech poczyta troszeczkę o fizjologii. Niech zobaczy, na czym polega przemiana materii. Niech poczyta jakieś opracowania o systematyce treningu, ćwiczeń, to wtedy się nauczy. Bo sięga taki młody człowiek i mówi tak, ja będę teraz trenował według systemu i on mi mówi, albo metody takiej. Ja mówię, a co to za metoda? No bo taki jeden napisał, że jak będę tak robił, to będę tak jak on. Ja mówię, no dobrze, no to będziesz robił. Ale ja mówię, w życiu nie słyszałem o takiej metodzie. A no jak to pan nie słyszał? Ja mówię, bo ja znam tylko metody treningu siłowego. To jest ciężkoatletyczna, powtórzeniowa, izometryczna i mieszana. To są metody. A reszta to są tylko systemy treningu albo wypracowane jakieś jednostki treningowe przez kogoś, kto to robił. Akurat niewiele to ma wspólnego, bo ten człowiek, który to napisał, to on tak nie trenował, żeby być mistrzem, tylko napisał tak, żeby innym podać taką wiedzę, bo nieraz to się okazało, że jakby ktoś spojrzał mądrzejszy, to powiedział, jakie głupoty on pisze, tego nie da się publikować, więc poprawiają. I mówię, to jest nieprawdziwe. Nieprawdziwe. Niektórzy zawodnicy i mało tego, taki młody adept, on się wzoruje na treningu człowieka, który już jest któryś tam raz na Mister Olimpia. No więc porównywalnie tych wszystkich rzeczy, tak jakby dziecku, które rozpoczyna raczkować, kazał startować na 100 metrów z Usainem Boltem. No. No to jest praktycznie, jednak trzeba przejść pewne etapy. Człowiek przecież ma i okres dojrzewania, jakiejś stabilizacji. W każdym wieku masz zupełnie inny poziom hormonów. Te wszystkie rzeczy, jeżeli człowiek sobie tego nie uświadomi, że zupełnie inaczej trenuje mężczyzna do 20 roku życia, inaczej do 30, do 40, zupełnie inaczej następuje proces regeneracji mięśni, zupełnie inne bodźce działają. Jeżeli on sobie tego nie uświadomi i nie dopasuje treningu, a najlepszym trenerem jest lustro i oko. Jeżeli się widzi, to wtedy aha, trenuję, odżywiam się tak, jak się odżywiam i następuje mi nie tak, jak trzeba. To znaczy, te mięśnie są podlane wodą, są grube, one niby puchną, ale nie są takie. Czyli coś robię źle. I teraz trzeba szukać dopiero wiedzy. Zrobiłem to, zauważyłem taki, jak wyeliminować ten błąd. Nie rzucać się na wszystko. Jak powiedzieli, że trzeba obcinać węglowodany, to obcinam. Jak powiedzieli tłuszcz, to tłuszcz. Większość ludzi od razu idzie, bo tak przeczytałem, że taką dietę ktoś robił. Nie, to on robił, dla siebie robił dietę, a ty jesteś nie on, ty się nie nazywasz Coleman, czy tam Yates, czy tam następny inny, tylko ty się nazywasz Kowalski. I Kowalski to jest zupełnie inny człowiek. Weź zdjęcie tamtego i swoje postaw obok i zobaczysz, czy ta dieta pasuje do ciebie. Trzeba wszystko, i metodę treningową, obciążenia i żywienie dopasować do własnych predyspozycji. Do własnych predyspozycji. Ci ludzie zapominają o tym, że należy nieraz wykonać podstawowe badania, zwykłą morfologię i tak dalej, żeby wiedzieć, na czym się stoi. Nie idą przebadać się do zwykłego lekarza od rehabilitacji, żeby popatrzył, czy ma prosty kręgosłup, czy to, czy mięśnie są odpowiedniej długości, co trzeba robić, jak wygląda stretching po tym. Zapominają o podstawowych rzeczach, że nie tylko przeczytać i pakować, tylko trenować mądrze. Okaże się, że nieraz tą pracę, którą oni wykonują, to można by było 90% wyrzucić do kosza, to 10% dawałoby mu prawdziwy efekt.
I cała filozofia polega na tym, żeby dopasować do własnych predyspozycji, możliwości i przemiany fizjologicznej wszystko. Trening, dietę, obciążenia, dołożyć do tego psychikę i wtedy jest prosta droga do sukcesu. I teraz ostatnie pytanie, jakie chciałem panu dzisiaj zadać, związane już z tematką, którą też pan poruszył, mianowicie przetrenowania. Pan już rozmawialiśmy właśnie o tej regeneracji, także w każdym wieku jest inna. Jest to taki sam spór jak kwestia właśnie z tymi informacjami odnośnie różnych diet, treningów, kwestia przetrenowania. Jedni walczą, że przetrenowania nie ma, inni mówią, że przetrenowanie jest. I znowu, są osoby, które trenują bardzo ciężko z jednej strony, i bardzo, bardzo ciężko, a z drugiej strony można się spotkać z ludźmi, którzy trenują, no nawet nie powiedziałbym, że średnio ciężko. Jak się ich zapyta, dlaczego nie trenujesz mocniej, to mówią, no bo się przetrenuje. No i teraz, jak pan to widzi, tą kwestię przetrenowania? Czy przetrenowanie w pana oczach istnieje, czy nie? A jeżeli w ogóle istnieje, to w jakich warunkach? Wyszło parę mądrych takich opracowań, które poruszają ten temat. Skuteczność, załóżmy, długości treningu do rozwoju mięśni, skuteczność ilości powtórzeń do rozwoju mięśni, czasu treningu, skuteczność treningu aerobowego. Uważam, że przetrenowanie istnieje i jest to niebezpieczna historia, dlatego że większość ludzi na siłowniach przyjdzie, zapytasz się, czy zrobił dobry trening, odpowie, zrobiłem dobry trening, a skąd wiesz? I on powie, bo mnie wszystko na następny dzień bolało. Jeżeli nie bolało, nie zrobił treningu. To jest najlepszy wymiernik tego, że robił na pewno zły trening. Na pewno robił zły trening, bo jeżeli na każdym treningu on próbuje trenować do bólu, on nie ma założenia, że musi wykonać określony cykl pracy, tylko jeżeli nie bolało go, to znaczy coś było źle, muszę dołożyć. I zaczyna szukać i popełnia błędy. I te błędy później objawiają się czym? Kontuzjami. Zerwaniem włókien. To są najczęstsze, mało tego, taką apatią. Ludzie też zapominają o tym, że są pory roku. My żyjemy w kraju, który ma cztery pory roku. Wiosna, jesień, lato, zima, prawda? I w każdym tym okresie zupełnie inaczej reaguje nasz organizm. Promienie słoneczne, które rozkładają witaminy, to czy tamto. I wtedy umiejętność dopasowania, nawet suplementacji witaminowej, tak powoduje to, że można uniknąć tego. Przecież każdy wie o tym dobrze, że masz tak zwaną depresję jesienną. Taka zgnilizna, jak jest dzisiaj za oknem. Pada, niskie ciśnienie. No nic, przychodzą ludzie i śpią. Jak on ma wykonać trening, jeżeli narzucisz mu z góry, zaczniesz go kijem poganiać, on to zrobi, ale on to przepłaci zdrowiem. Nie wolno tak. Dziecka nigdy nie przetrenujesz. To jest najlepsza rzecz pod słońcem. Każdy powinien zdawać sobie sprawę. Dziecka nie przetrenujesz. Dlaczego? Dlatego, że dziecko, jak go nóżki bolą, to co zrobi? Siada, płacze, nie pójdzie dalej. Usiądzie, nie ruszy się krokiem. Odetchnie chwilę i znowu. Zwróć uwagę, małe dzieci na podwórku. Biega, chwilę posiedzi, znowu biega, chwilę posiedzi. Dorosły człowiek traci te bezpieczniki takie naturalne. Dorosły człowiek, on sobie zawsze muszę zrobić 12-15 ruchów, muszę. Jeszcze z boku ktoś mu pokrzyczy, a później się wychodzi, Jezus kochany, jakby wszystko boli. On zrobił dobry trening? Nie, on nie zrobił dobrego treningu. Dobry trening to jest taki, który jest skuteczny. Skuteczny, to nie znaczy, że... A przy tym jeszcze mówisz o przetrenowaniu. Jest przetrenowanie. Na pewno jest przetrenowanie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jeżeli człowiek nie ma czegoś takiego jak prawidłowa odnowa biologiczna i nie ma zielonego pojęcia, na czym to polega, dlaczego odnowa biologiczna, dlaczego uzupełnienie i nie zna takich prostych, podstawowych rzeczy, że załóżmy, ile odpoczywa organizm po treningu szybkościowym? 24 godziny. Po treningu siłowym? 48. Po treningu wytrzymałościowym? 72 godziny. I to jest taki pierwszy wykładnik. Jeżeli ćwiczysz grupę mięśniową codziennie, załóżmy, to ją przetrenujesz. Dlatego, że nie następuje regeneracja mięśnia. 48 godzin musi i jeżeli odpoczął, to wtedy mięsień wraca do pozycji takiej, że komórki się mogą zregenerować. Zregenerowały się komórki, czyli nastąpiła odbudowa tych wszystkich zniszczonych, bo trening polega na zniszczeniu komórek mięśniowych, prawda? I one dzięki temu się regenerują. Jeżeli ten czas jest krótszy, to one nie są zregenerowane. Mało tego, przy treningu, takim jak my prowadzimy siłowym, wiadomą rzeczą jest, że mięsień składa się z włókien czerwonych, z włókien białych i z włókien obojętnych. Czerwone odpowiadają za szybkość,
białe za budowanie mięśni, a obojętne to są te, które odpowiednio trenując przystosowujesz do danej grupy, czyli albo do czerwonych, albo do białych. I jeżeli im więcej tych obojętnych przełożysz do białych włókien, tym będziesz miał lepszy rozwój budowy ciała, tracąc na szybkości, bo odpowiedzialne dla sprinterów i to są szybko kurczliwe włókna czerwone, one są najważniejsze. W naszym przypadku nie, bo my nie wykonujemy dynamicznych ruchów, tylko my budujemy. Co jeszcze chcę zapytać? To chyba wszystko. To chyba wszystko, tak jak już powiedziałem wcześniej. No w tej wypowiedzi na pierwsze pytanie poruszył Pan praktycznie wszystkie kwestie, ale to było bardzo fajne, bo tu nie było nic wymuszone, jak widzieliście. Tak jak powiedziałem na wstępie, Pan Wiesław Szczerski jest osobą, która jest znana w środowisku jako mówca. Powiem szczerze, że z każdą osobą, której mówiłem, że do Pana przyjadę, to każdy mówił, o to się przygotuj, że będzie na pewno ciekawie. No i uważam, że tak było. Nie pozostaje mi nic innego, jak Panu serdecznie podziękować za to, że się Pan zgodził i mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, tym bardziej, że obaj mieszkamy na co dzień w Łodzi, no więc byłoby to z mojej strony lekkie faux pas, gdybym nie skorzystał z możliwości spotkania się z Panem w przyszłości. No dziękuję za taką pozytywną opinię. Jak będzie potrzeba, zawsze mogę się podzielić wiedzą wieloletnią i doświadczeniem, nie ma najmniejszego problemu. A młodym tylko mogę powiedzieć, warto trenować, jeszcze raz warto trenować. Będziecie się wyróżniali, będziecie inni, przyda się Wam to w życiu, w codziennym życiu. Z uwagi na to, że postęp techniki jest tak ogromny, takie proste, podstawowe rzeczy w pracy fizycznej zostają zastąpione przez inne elementy i dzięki temu stajemy się coraz mniej sprawni, silni, coraz bardziej podatni na różnego rodzaju choroby i zarówno układu ruchowego, jak i choroby takie wewnętrzne. Także warto. Podziwiam tych lekarzy, którzy do mnie kierują ludzi i mówią tak, proszę iść na siłownię i schudnąć 3 kg, bo ma pan czy pani problemy z cukrem. Proszę iść na siłownię i najpierw jak syn schudnie 15 kg, to rozpoczniemy leczenie, bo ma problemy ze skórą. I naprawdę takich lekarzy podziwiam, to są ludzie mądrzy, bo większość jest taką w tej chwili epidemią to, że większość ludzi jest otyłych, większość ludzi jest z wadami, ikrzyce, skrzywienia kręgosłupa i tak dalej. I rodzice, którzy są najlepszymi doradcami, pisząc zwolnienia z WF-u. Synku, nie przemęczaj się, poleż, bo tatuś za ciebie zrobi, tatuś śmieci za ciebie wyniesie, tatuś tego zaniesie cię wszędzie, załatwi. I dlatego warto trenować, jeszcze raz warto trenować, nie poddawać się i warto nawet stawiać sobie takie cele, bo mistrzowie to też są tylko ludzie. To też są tylko ludzie. Pamiętajcie, oni też się urodzili, też zaczynali chodzić, zaczynali biegać, a teraz są mistrzami. I każdy z was może tą drogę przejść. Myślę, że to jest najlepsze zdanie, jakie możemy dać na koniec, aby zakończyć naszą rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję również.